barze śląskiej? Jest całkowicie, jest całkowicie, bo to jest, jest ta wersja już do literata tego krakowskiego, bo niektóre rzeczy ja wam w trakcie już jakby tłumaczyłam. Póki Piotr się nie przygotuje. Robert, co to jest Robert? Albo Roiber, taka też jest wersja. To jest taki ktoś, Urwis, no, tak? No, Urwis, Forosz to zrozumieliście, że to proboszcz, Farska to gospodyni. A zgniły? Zepsuty? Leniwy, tak, trochę zgniły, jest. Leniwy, zeżyrny, to ja tak wspomniałam, łakomy. Farożowy maszket, przysmak proboszcza. Kiber, to mi się tak bardzo podobało, wiadro. I jeszcze może coś... bez klozek, a nie, to już wszystko właściwie rozumiecie, wy jesteście mądrzy ludzie, to rozumiecie. A ja tak często opowiadam jeszcze taką anegdotkę, jak mój sąsiad też tak na wysokości, przeprowadziłam się do nowego miejsca wiele lat temu, jeszcze troszkę coś tam rozumiałam, tak mi się wydawało, pojedyncze wyrazy, i ten sąsiad stał na dole, ja miałam warkocz, byłam piękna, młoda, szczupła i w ogóle, więc wiele lat temu było, tak stałam, a on do mnie: Ada, chcesz, żebym ci ja naplumkał koło? Ja myślałam, że on mnie podrywa, jeszcze coś brzydszego mówię. Chodziło mu o to, że on chciał mi rower znaczy koło w rowerze napompować. Jedną piosenkę. Ile tylko życzysz sobie? I naplumkał ci. Naplumkał. Tak mi się jeździło na tym kole normalnie. Ale dzieci ci byczki chciały przynosić. Tak. Co? Co się przynosi? Byczki. A bo byczki, no on chciał mi też byczki przynosić. Ja tak, nie byczki, przepraszam, wieprzki. Ja tak tylko się zastanawiałam, co ja z tymi wieprzkami zrobię. Przepraszam, że ci tak mówię, możesz grać do mojego mówienia. Co ja tak z tymi wieprzkami zrobię, przecież ja chlewika nie mam. Chodziło o agrest. Dobrze, że mi dasz koło jeszcze jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem, nie wiem. Jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem. Żyję na ziemi, bo fajnie jest tu, gdzie indziej zresztą nie mogę. Ktoś mi załatwił, dziękuję więc mu za moją życiową tu drogę. Nie jestem już panem przeszłości, przybyło teraz pytań. Jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem, nie wiem. Jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem. Daj proszę mi wiarę w siebie, daj w ciebie, że jesteś, że patrzysz. Chcę wiedzieć, bo ciągle tu nie wiem. Daj znak, że jeszcze coś znaczę. Czy droga ta, którą dziś idę przez świat, jest tylko ślepą uliczką? Co żywot człowieka dla ciebie jest wart? Czy całe to nic, to już wszystko? 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 Jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem, nie wiem. Jestem tym, kim byłem, będę tym, kim jestem. Żyłem tak, jak żyłem, jak żył będę, nie wiem. By złapać, by zaznać, by mieć, zachłysnąć się, najeść, nawdychać świeżego. Na chwilę wystarczy, na długo by chce. Lecz po co ta chwila? Ja pytam dlaczego. Jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Ta chwila mi znana, pojawia i znika.
Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba, jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Ta chwila mi znana, pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba. Na chwilę zatrzymać, nazbierać, nachapać, by było na dłużej, wypełnić kieszenie. Za nogi te chwile tak mocno tak złapać i trzymać nim w szarość, znów chwila się zmieni. Jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Tak chwila mi znana, pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba. Jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Tak chwila mi znana, pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba. A może by kupić lub ukraść, pożyczyć maszynkę do chwil tak pięknych jak ta, by włączyć i każdą się chwilą zachwycić. Gdzie znaleźć maszynkę się taką dziś da? Jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Tak chwila mi znana, pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba. Jak bańka mydlana, jak para z czajnika, jak blask sztucznych ogni lecących do nieba. Tak chwila mi znana, pojawia i znika. Tak bardzo mi chwil takich dziś trzeba. Chwilę by złapać, by zaznać, by mieć, zachłysnąć się, najeść, nawdychać świeżego. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałam tylko powiedzieć na zakończenie tej pierwszej części, że w szkole mamy takie karty, które, dzięki którym wiemy, ile godzin przepracowaliśmy, i te karty trzeba wypełniać poziomo i pionowo. I ja po kilkunastu latach byłam dumna, raz, że mi się udało, tam są takie cyfry do dodania, 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus coś tam, i byłam dumna, że udało mi się wszystkie kolumny dokładnie zliczyć z góry na dół, tam tych kolumn mniej więcej jest 4 do 5, czyli 2 plus 2 plus 2 plus 2, no około 10 czasami wychodzi. I taka szczęśliwa byłam, że udało się, a moja sekretarka jak wzięła kartę, tak, super Rada, ale jeszcze tutaj się pomyliłaś. Zamiast 8 wyszło ci 12. Więc też chciałam usprawiedliwić się, że gdy mówiłam, że to do 60 minut, a wyszło trochę więcej, no to wszystko dlatego, że ja świetnie liczę, naprawdę świetnie. Proszę Państwa, na tym skończyliśmy tą pierwszą część, tą oficjalną. I teraz proszę na o achy i achy. Brawo! Tak, bo... Ten plastikowy, tak, ponieważ tam są... A nie, tego nie, broń Panie Boże, to jest Dona. Tam... Aha, tam są plastikowe takie kielichy, prawdziwe, najprawdziwsze na miarę naszych czasów. Tam jest woda mineralna, tam jest taki szwedzki stół, tam pod tym chyba kapelu, tak. Robimy sobie przerwę na kawę, papierosy, na takie tetate różne i tak dalej. Potem wracamy tutaj i ja mam taką propozycję. Propozycja jest ukradziona od Magdy. Magda ma taką... A ja myślałam, że ty wyszłaś. Madzia bardzo często wprowadza coś takiego, co się nazywa rozmowa wierszami, ponieważ pierwszy chyba wprowadził Wroński, o ile się nie mylę, z Krakowa, poeta.
Czyli po prostu będziemy, każdy kto będzie chciał, ja tutaj zaraz przesunę ławeczkę, ale kto będzie chciał, chodźmy o to, że ta ławeczka to będzie tak zwana poczekalnia. Każdy kto się znajdzie najbliżej tego stolika, idzie, czyta i schodzi. I następna osoba. Kto się dopcha do ławeczki, jak nie do koryta, ten będzie czytał. I co jakiś czas będziemy robili przerywniki muzyczne. Wszyscy, którzy będą chcieli, i panowie z tyłu, byłoby super, gdybyście grali. Pani, Piotr oczywiście, i ty, Agnieszko, ponieważ drugą część zaczniemy od śpiewu, od wykonania piosenek Agnieszki. Robimy przerwę, nie? Nie gram na gitarze. Jest na gitarze. Jest na gitarze. Jest na gitarze. Jest na gitarze. Pytaj się Dona. Oczywiście, mam nadzieję, że tam, że zostanie. Tak, jakby coś pożyczył. Żebyśmy się rozbudowali. Ale wiesz tak, jak go wzięłam, gdy ją tam wrzucał, taki gorący, no ale i on się musiał przekazać. No i chlał, nie, bo ty nie możesz alkoholu. Tak, woda nie ma. Ale my mamy tak dużo, że to kupiłam. Wszystkim, co tutaj jest, to nie, ale jest wino.
ja mam. To, tam to powiem, to dzięki bardzo. Ale, kurde, to tak, ale jest jeszcze kabanosik bułka. Jest kabanosik, tu jest. To chcę kabanosik. A jednego kabanosik. Ale ja mam. No dobrze. Poczekaj. No, no, już, już. A przede wszystkim do Agnieszki Jadrzębowskiej. No, kocham na nas. Wczoraj. No, tak, tak. Dreptałam wczoraj w jednej sobie. Co w Krakowie są sami źli ludzie? Często jedziemy tak, 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 tak. Ja bardzo pozytywnie odbieram proszę, osoby z Krakowa. Tak, ja też. No to już. Prosto. Ja obiad jem. O co chodzi? Dobrze, śniadanie dzisiaj. Nie, no na obiad był chłodnik. Nie, na obiad wąskę jest. To jest sporo. Widzę was. No to tak. Co góra odpowiada? I ja też myślę. Pani organizacja i bez problemu szybciej. Tak ma być. Proszę? Ja przyjechałem prosto z... Poczekaj, Małgosiu, skąd przyjechaliśmy? Z Sieradza. Ja tak zawsze się będzie Tak, tak, noc poetów była. Do czwartej rano. Spaliśmy w autobusie. Poszli do czwartej rano. Wygłaskania, przylokania. 200 osób. 200 osób. Mówię, 200 osób było. A co najmniej 20 osób, nie, prawie 30 osób brało udział. Ale nie, nie szkodzi Maciu, że nie wyjęła. Był wieczór autorski. Ale tak, ja chciałam na to, że nie każdy, tylko jeden wiersz. Ale były również cztery wieczory autorskie. Takie niezależne. No, no udało się. Napisałem ten wiersz na 10 minut przed konkursem. No tak. Słuchajcie, czy ja mogę na przykład wam coś powiedzieć, poeci? Tak. Nie, nie. Poeci, odbiórcie. Ja cię w własnym imieniu, tylko w imieniu też poety Rafała Hamrygowskiego. Na chwilę mogę teraz, a tak mogę mówić. Bo w takim gronie, bo potem to już nie jest. Świadomość jeszcze pozostała. Słuchajcie, jest taka sytuacja. Rafał Hamrygowski. Ja jestem pod czaszą. Nie, bo teraz słuchamy, słuchamy. Przez chwilę. Ada. Słuchajcie, jest inicjatorem takiej wizji, wynikającej z tego, że Michał prowadzę auto wodem. Bo dzisiaj to się każdy. Tam są jakieś kubki, wiesz? Myśmy to na to brały. Bo ja po prostu nie, bo ja mam... To jest oczywiście zadłużona banka wynikająca z SK, no ale można uzyskać kwotę 5000 zł na działania tak zwane pro-literackie, między innymi poetyckie. I Rafał jest również tutaj, a ja bardzo mocno chory, tak się bardzo proszę, bo ja mu tam troszeczkę pomagam, żeby warto przedstawić, czy jesteście zainteresowani. Z niektórymi osobami rozmawialiśmy na fasadzie z na Facebooku, bo Ada też jakby tutaj... Słuchajcie, wygląda to wszystko. Ja przedstawiam udolny pomysł Rafała. To jest tak zwany terror strukturalny. Będzie to polegało na tym, że poza formą taką medialną, żeby jakby pobudzić środowisko wrocławskie, w miejscach tak zwanych zapuszczonych, które nie funkcjonują w ogóle w świadomości, jakieś stare parki, jakieś stare skwerki, ma się odbyć to w ramach ośmiu spotkań w okresie letni. Najprawdopodobniej zahaczy to o wrzesień pod jednym warunkiem, oczywiście. Warunek jest podstawowy, że ten projekt, bo ten projekt jest kilka, po prostu uzyska dofinansowanie w tej kwocie, o czym mówiłam. I wtedy w tych spotkaniach bardzo by nam, Rafałowi przede wszystkim, byłoby miło,
jakby uczestniczyło w sobotę, bo miały być to sobotnie spotkania, dwóch poetów. I, ale to nie tylko miałaby być poezja, to miałaby być również taka struktura połączona multimedialnie, czyli z udziałem jakiegoś wernisażu tej przestrzeni, takiej zewnętrznej, plenerowej przestrzeni. Fotografii, obrazu, w zależności od tego, co komu przykra. Może to być ta osoba, która będzie eksponowała się, ale może to być niezależnie i też połączoną z formą muzyczną, czyli chłopacy tutaj, czy dziewczyny z tych środowisk grających, śpiewających. Coś z rodzaju przeniesienie tego stąd. Jakieś miejsce, tak, ale to będą miejsca takie, powiedzmy, które nie to nie będzie na przykład Ostrów Tumski. Chodzi o takie miejsca, gdzie niekoniecznie jakby... Market nie. Chcemy, żeby to były miejsca na przykład, wiesz co, takie otwarte jednak, przestrzenie otwarte, nie market. Nie. Więc jakby tak, teraz wygląda to w ten sposób realnie. Jeżeli bylibyście zainteresowani, już od razu powiem, ja powiem szczerze, będę szczerze, 10 osób już jakby rządzących mamy zagwarantowane, między innymi Hania jako, że tak powiem,